Clean is good, sanitized is better. Radek, przegrywamy niestety z JHH, brązowego medalu zdobyć nam się nie udało. Jak na gorąco podsumujesz to spotkanie? Nie ułożyło się nam to spotkanie zbyt dobrze. Oni wykorzystali gdzieś nasze błędy, gdzieś łatwe błędy nasze i odjechali nam na 2-3 bramki później. Szkoda, nie tak wyobrażaliśmy sobie końcówkę sezonu, chcieliśmy się cieszyć z tego brązowego medalu. Nie udało się, chciałbym podziękować chłopakom z szatni, bo każdy chciał, każdy walczył. Niektórzy, z kontuzjami, z chorobami przychodzili na treningi i dawali z siebie wszystko, także dziękuję chłopakom, że się starali. Tak z boku ta pierwsza tercja bardzo wyrównana, natomiast odniosłem wrażenie, że w drugiej tercji i trzeciej coś się zacięło. Nic po prostu nam za bardzo też nie wychodziło, nawet szczęście nam nie pomagało chyba. Gra się tak jak przeciwnik pozwala, jeszcze na niewiele nam gdzieś się pozwoliło, grali dobrze gdzieś w destrukcji, nie pozwalali nam gdzieś tam grać u nich w tercji, przegraliśmy, po prostu sportowo przegraliśmy. Radek, jaki to był generalnie sezon, jak ty byś go podsumował, bo po meczu w Katowicach byliśmy smutni, byliśmy źli, ale na pewno było bardzo dobre wrażenie, jak to teraz odbierasz? Szkoda, bo troszeczkę te mecze o trzecie miejsce troszeczkę zamazały tą naszą walkę. Charakter, który pokazaliśmy w półfinale i w ćwierćfinale. Szkoda, bo jedna bramka zadecydowała, że nie graliśmy w finale. I dzisiaj przegrywamy walkę o brąz i zostajemy z czwartym miejscem. Zostajemy bez niczego, bez medalu.